wyjeżdżamy z parkingu. Dobra. Duży, duży, duży parking, ale powiem wam, że tak, dziurawy cholernie, widzicie zresztą jak to wszystko chodzi. To raz, a dwa, no takie płyty tu są, nie? A dwa, to mimo tego, że jest naprawdę dużo miejsca, patrzcie jak tu stają samochody. I przodem, i tyłem. No jest dużo miejsca, żeby sobie wycofać, prawda? O, tam jeszcze do przodu już nie może, bo tam jest krawężnik, ale stają jak chcą. I powiem wam, że w tych bocznych alejkach takich to jest w ogóle naćkane, jakby ktoś bierki rozsypał. Dobra, ja poszedłem opłacić tiketa. Robi się to w ten sposób, że idzie się tam do głównego budynku, tam jest kasa taka do tiketów, wrzuca się bilet, no, wyświetla ile trzeba zapłacić, albo gotówką, albo kartą się wpłaci. Bilet wyskakuje, rachunek wyskakuje i mamy pół godziny na opuszczenie tego parkingu. No i co? Czeka nas dzisiaj długa, długa jazda do tego parkingu. Jak to się mówi, Alaska, chciałbym dojechać, Alsace. Ale nie wiem, czy mi się uda miejsce tam znaleźć, bo to już będzie znowu coś tam z 17. A wiadomo, to jest taki ciekawy parking. No, ogólnie do celu jest 2050 km. Mówimy tutaj o Krakowie. Także trochę jest. Widzicie, tutaj hotel też jest. Ja teraz szukam miejsca do wyjazdu tak naprawdę, bo powiem wam, że jestem pierwszy raz na tym parkingu i jeszcze nie wiem, jak tutaj się na nim poruszać, ale jadę za tamtymi samochodami, co przyjechały przede mną. No i za nawigacją, która pokazuje, żeby tak jechać właśnie. Będziemy jechali Portugalką, skrócej. Podobno jest zrobiona, zobaczymy. Czy nie będzie jakichś objazdów śmiesznych. Na Portugalkę ustawiłem, powiem wam, TomToma, ale nie ustawiłem Garmina. Już nie miałem siły wczoraj, byłem tak zmęczony. Aha, tutaj się wyjeżdża, dobra. Zobaczcie, jakie dziury, kurde. Ach. To są chyba dwa wyjazdy, dobra. Niech sobie już pojedzie ten Prima Frio. I ja za nim. Tu się wrzuca tego tiketa, bramka się otwiera i jedziemy. Jesteśmy już na Portugalce. Na razie idzie jak spłatka, zobaczymy jak będzie później, ale tak naprawdę wjechaliśmy na nią. Tam kilkadziesiąt kilometrów jedziemy, także jeszcze nic nie można powiedzieć. Podobno jest otwarta, w jednym miejscu jest tylko zwężka, ale to się wszystko ogarnie, zobaczymy. O, i teraz już na przykład, tu inaczej pokazuje mi Garmin, inaczej pokazuje TomTom. Ale jedziemy na TomToma. Dobra, parking Limo G. Tutaj sobie staniemy. Tylko zobaczę, gdzie tu się w ogóle staje. Powiem wam szczerze, bo nie wiem. Staniemy, bo zaraz zobaczymy. Lekko w lewo. O nie, to wyjedziemy z tego parkingu, bo tu dałem ciała. No, jesteśmy na Portugalce dalej. To mówię, ma
dużo, dużo kilometrów, ale teraz po tym rękawie, który tutaj jest, zobaczcie, jak wieje. I teraz jesteśmy troszeczkę za drzewami, a mimo tego ten rękaw jest maksymalnie praktycznie uniesiony. Ja, mając 19 ton na pace, czuję, jak prowadza samochodem na boki. Naprawdę trzeba często kontrolować. Zresztą widać, jakie jest niebo, jakie jest. Ogólnie jest ładna pogoda. Jest fajnie, 12 stopni na plusie, tylko to, że są takie chmury ciemne tutaj, tam jest jasno, tutaj jest prawie błękit, no to to już pokazuje, że są, że to wiatrzysko musi być. To się właśnie z tego bierze, różnica ciśnień i tak dalej. Minąłem Mont Lucona i jestem teraz właśnie tuż za Mont Luconem. Jedzie się dobrze, na tą chwilę dojedź, parking niedaleko, na tą chwilę nie ma żadnych utrudnień, zobaczymy, co będzie na Portugalce dalej. No to jest taki kawałek Portugalki, jeszcze zrobiony, już na odcinku N79, a nie A79, no ale widzicie, jedzie się równiutko, bez przestojów. Co prawda moja nawigacja pokazuje, że gdzieś tam jest jakiś objazd, że jest zamknięta ta Portugalka, no ale zobaczymy, czy tak jest, czy tak nie jest. No tak, z takich ciekawostek, no w sumie nie dotyczących trasy, to powiem wam, że dzisiaj padł mi telefon, zegarek, przepraszam, padł mi zegarek, rozładowała się bateria, ale specjalnie czekałem, żeby padła. Chciałem sprawdzić, ile wytrzyma, bo zawsze gdzieś tam doładowywałem i wytrzymała 19 dni. Także zegarek od naładowania 19 dni, był ładowany 17 lutego, a dzisiaj mamy 8 marca. Także wytrzymał 19 dni. Polecam ten zegarek. Nie jest to może jakiś Apple Watch. To jest zwykły Honor. Ale sprawdza się idealnie. Przede wszystkim ta bateria. No, rewelacja. Prawie 3 tygodnie. Pewnie, że ja GPS-u nie używam, no bo nie włączę GPS-u, jak chodzę po parkingu, bez sensu. Myślę, że rzadko kto używa, chyba że ktoś faktycznie używa zegarka do celów sportowych, żeby pomiary robić, ale jest włączony cały czas pomiar tętna, cały czas jest połączony z telefonem, także tutaj nic nie powyłączałem i prawie 3 tygodnie bateria trzyma, a ma bardzo dużo funkcji i jest dobrym zegarkiem, naprawdę nie ma, GPS się szybko załącza, jakby trzeba go włączyć, w miarę dokładnie wszystko liczy, porównywalnie z innymi dobrymi zegarkami, także polecam. Honor to jest chyba GS Pro, jakiś taki. A powiem wam, teraz miałem zdarzenie, dosłownie przed chwilą jechałem i było takie drzewko na poboczu, wiatr zawiał i tuż przede mną się przewróciło, nie było ono duże, ale strach mi narobiło, powiem wam, musiałem odbić w lewo i gałęzie, które spadały, uderzyły mi tutaj w samochód. Może się nagrało, nie wiem, naprawdę kamerkę, którą mam, wziąłem, żeby zapisała to nagranie, później jak się zatrzymam, zobaczę, czy jest i wtedy ewentualnie wam pokażę, jak to wyglądało. No ale takie sytuacje też się zdarzają, no to nie było drzewo jak Bartek, ale no, o, tego typu drzewko też mogło narobić szkód, prawda? Rozpadało się na całego. Za 20 km mamy parking Alaska, ale my lecimy dalej, jeszcze 22 km na Napoleona. Dzisiaj staniemy na Napoleonie w Miluzie. Parking płatny, drogi, no ale mam stawać na płatnej, także muszę stanąć, nikt nie będzie ryzykował tutaj, że mam na płatnych, a ja sobie stanę gdzieś indziej i nie daj Boże okradną towar, skubną i będzie pozamiatane. To raz, a dwa,
To jak zatrzymam się dzisiaj na Napoleonie, to tak naprawdę na 2 dni, bo okazało się, że mam, dzisiaj jest środa, a mam rozładunek w Krakowie w piątek o 16:00, przesunęli mi z 8:00 na 16:00, ale mam tylko 2 dziewiątki, nie mam żadnej dychy już i zostanie mi 1300 km. Także jak się rozładuję, to już nie będę miał nic czasu zupełnie. I najlepiej by było tak, żeby tak chociaż po 680 km zrobić każdego dnia. Znaczy jutro, żeby bardzo dużo zrobić przez Niemcy, różnie może być. No i przez Polskę, żeby się jakoś jechało dobrze. To jest po prostu na styk. No i co? Dojechaliśmy do Miluzy, autostrada A36 w kierunku kraju. Teraz Wam pokażę, jak się dojeżdża do parkingu Napoleon. To jest parking i płatny, i niepłatny, czyli darmowy i niedarmowy. Ten płatny oczywiście jest strzeżony i tutaj tak się jedzie trochę, zaraz zobaczycie. Trzeba po 200 metrach strzeżyć się lewej strony, następnie do rondka jakiegoś tam, z tego co pamiętam, dojechać. Na rondku trzeba obrócić się, i bo on jest po naszej stronie, prawda? No tutaj staniemy, tu mamy Carrefoura, później pójdę tutaj do Carrefoura właśnie. O tak, 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 tak. O, tu też idzie, widać kierowca i chyba zrobił zaopatrzenie dla innych kierowców, bo cała torba bagietek, a parking jest tam za tymi budynkami, o tam gdzie tak dużo ciężarówek stoi. Także chyba niecały kilometr jest tutaj do Carrefoura. No my poczekamy, zmieni się światło i pojedziemy dalej. Dobra, ruszyliśmy. Chcę Wam pokazać całą drogę, jak to wygląda. Może ktoś sobie kiedyś skorzysta. Ten Napoleon tani nie jest. No ale wiadomo, Miluza, tak? Raz, że duże miasto. Dwa, to blisko, blisko granicy z Niemcami. O, tutaj mamy pana kierowcę, który, no, ja nie wiem, chyba dla całej firmy niesie te bagietki. Tam ze 20 miał. I teraz tak, trzeba pojechać tam, na rondzie zawinąć, żeby dostać się na tą nitkę. Po 500 metrach. I tutaj gdzieś się, o, tak jak ten czerwony samochód wyjeżdża, to tutaj się wjeżdża. Tylko tu jest zakaz, widzicie, tam się wjeżdża. No Wam pokażę. No i co, zatrzymam się, ogarnę trochę i pójdę do Carrefoura. Dopóki nie pada deszcz. Później wrócę, sprawdzę nawigację, podrapię się po głowie, pomyślę, jak tu jutro, gdzie tu jutro zaplanować. O, tu mamy salon Lamborghini, Ferrari w ogóle. Tam salon Mercedesa, no ale jakby ktoś chciał sobie kupić, to może tutaj sobie zamówić, jeżeli w Polsce miałby z tym kłopoty. Chyba dzisiaj sobie kupię coś w Carrefourze słodkiego, bo nic nie mam tutaj pod ręką, żeby coś takiego słodkiego wciągnąć, a chyba potrzebuję. Dobra, kręcimy, 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 kręcimy. O, zaczął padać deszcz, kurde. Mam parasolkę, no ale to nie widzi mi się rozkładać parasolki i iść w deszcz. No, a te chmury tak Wam nie nastrajają optymistycznie. Dobra. O, i zaraz będziemy skręcali, ale to jeszcze trochę. Tutaj? Tak, tutaj. O, właśnie. Bach. I tu będziemy mieli parking płatny i niepłatny. Proszę bardzo. Jakiś salon Hondy, motocykle. I jedziemy skręć dalej. Następnie skręć w prawo. Po 80 metrach, lekko w lewo. Jeszcze. Tak, bo tutaj jest parking darmowy. Tu jest darmowy, a gdzie lekko jest? W lewo. Następnie skręć w prawo. Tam w lewo. Aha, w lewo i w prawo. Dobra. Pierwszym razem jak byłem, też się prawo, motałem. Skręć w lewo. A to jest tam, widzicie?
skręć w prawo, Róża Mona, następnie skręć w lewo. I tu się chyba tiketa wyciąga, z tego co pamiętam. Skręć w lewo. Chyba nie tak pojechałem jak trzeba. Tak, no jak teraz ja mam tutaj się zakręcić? No ja pitole. Dobra, ja się pomyliłem. Chciałem pod zakaz wjechać. Dobra, tutaj wjeżdżamy, moi drodzy. Dojechałeś do wyznaczonego punktu trasy. Są te kamory. Kurde. Okej. Tu odbić trzeba, bo to oczywiście sobie zrobili tam zakręt. Dobra. Okej. Trzeba się znowu wypiąć z tego bałaganu. Dobra. Żeby nam tiket nie zmógł. Bramka się otwiera. I wjeżdżamy na Napoleona. 20 parę euro to kosztuje, powiem wam, i dlatego tu jest tak pusto. Dobra, ja sobie tutaj już stanę. Kręć w lewo. Tu chłodnia. Skręć w lewo. A. Tu Węgier. Skręć w lewo, następnie skręć w lewo. I tu się zatrzymamy. Dobra, jest taka, powiem wam, takie cosik i teraz tak, tiketa się gdzieś tu wsuwa, dobra, zobaczymy, tam chłopak zapłacił, poszedł do samochodu i już mu każe znowu dopłacać, bo nie chce go wypuścić, bo za długo czekał, podobno był 2 minuty, 5 minut, no ale teraz przeczytamy tutaj, jakie są... Ja stałem, o trochę też tu będzie, to jest 27 euro, jak patrzę, jakie są ceny tutaj w ogóle, ja pierdzielę, niesamowite, dobra, tylko jeszcze sprawdzę jaki mam pin kod, żeby czas nie uciekł, dobra, wsuwamy tiketa, tak to jest. Które to się wkłada? Tak? Wlazło. Dobra. Uła. Nie. Ale nie pójdzie. Nie pójdzie? Nie. Trzeba wsadzić kartę? Tak. Ja pierdzielę. Ja już mogę stoi pół godziny, bo ja się tam... Dobra, czekaj. Ale nie pamiętam kodu. Okay. 27 euro. Masakra. No i co teraz? O, tu wypluło tiketa, ja pitole. To zabieram. A bilet? Musi wypluć, nie? To zobaczcie, wyliczyło pieniądze. 2,50 coś. O, jest tiket. 2,50, coś nie wyliczyło. Powiem wam, rozpadało się niemiłosiernie. Problem jest z wyjazdem z Napoleona. Zadzwoniłem na infolinię tam. Gość mówi, go to the gate, I open you. Kurwa, wszyscy, ale leje. Zobaczcie, wszyscy czekają. Teraz zobaczymy, czy się uda. Bo jak odpalę, no to czas leci. Dobra. Wyjedziemy z tego cholernego Napoleona. Także widzicie, problem jest, jeżeli chodzi o płatność, znaczy ściągnęło tam niby kasiorę, tiketa wypluło, ale wypluło takie jakby potwierdzenie, że 2,50 trzeba, nie wiem, zapłacić,
czy tylko 2,50. Ciężko mi powiedzieć, że tak. No zobaczcie, no tutaj kierowcy czekają i nie mogą sobie dać rady, no. Jest lipa wielka. A czas płynie, bo tak naprawdę się już rozpoczęło tacho, nie? Tyle tylko, że teraz akurat młotki są, no ale... No, tu nikt nie może wyjechać, tamte dwie ciężarówki nie mogą wyjechać. Ta nie może wyjechać i ja teraz nie mogę wyjechać, o, no bo ten tutaj stoi, zobaczymy, co wykombinował. No widzicie, deszcz leje, tutaj ten kolega poszedł nacisnąć na info, poprosiłem go, ale zobaczymy, on mówi, że on nie mówi po francusku, to jest Ukrainiec, nie? No mówię, naciśnij info i powiedz, że brama zamknięta, on nie wie jak. Ja mówię, problem parking, dot open gate i już, no, i zobaczymy, może coś wymyślą. Ja pierdziele, znowu to samo, gość powiedział, żeby iść do samochodu i podjechać pod bramę, no to... Później stąd znowu już wycofywać nie ma jak, bo tam już stoją inne samochody, no. Teraz zobaczymy. Podjedziemy, ale bajzel nie z tej ziemi. Ok. Teraz tak. Bach, tu otworzymy. I tu jest też info. Dwa razy ona powie, o. Okej, merci. Welcome. A, welcome, welcome. I powiem wam, stoi tutaj 5 kierowców. I każdy z nich wycofał. I koniec. I stoją. Nie wiem, na co czekają. Tam na tym... Teraz się ruszą chyba dopiero. O, widzicie? Wszystko na światłach stoi. Nikt nie podszedł. No też nie znam ani angielskiego, ani francuskiego. Kurde, no ale no, widzisz znaczek I, no to trzeba nacisnąć ten I. No nie musi być guzik taki fizyczny, że się dociska go i on się wkluczy, wykluczy, ale no, dotykowe to są, no i tam po francusku coś, ale goś po angielsku gadał na tyle, że mogą go zrozumieć, także Borówka, można powiedzieć, rozdziewiczył Napoleona z samego rana. Dobra, powiem wam, mam 15 minut zapasu na Autohofa za Chemnitz, tam gdzie chciałbym pojechać, na, bo 8:45 jazdy. A 9 godzin mam tylko. Także żaden korek, nic z tych rzeczy mnie nie może spotkać tutaj. Dobra, najważniejsze, że wyjechałem. Jest godzina 4:26. A, lewej strony, dobra. Bo tutaj będziemy skręcać. Dobra, ale mam, kurde. No pada, powiem wam tak. Zobaczcie, jaka ciężarówka jest pewnie oświetlona. Jak ciężarówka Coca-Coli. Okulary mam za... zakropkowane wodą, no. No i to wygląda w ten sposób, że sobie tutaj jedziemy. Carrefoura mamy tam po przekątnej tego parkingu, bo parking jest tutaj po prawej nam został. Tutaj mamy autostrada A36. I tutaj skręcamy w lewo i lecimy od razu. Kierunek Niemcy. O właśnie. Tutaj to trzeba poczekać teraz, bo są światła. Proszę bardzo. Trzymaj się lewej strony. No i co? Później szpula prościutko. No dobra, i jesteśmy na granicy z Niemcami. Dosłownie za moment będziemy przejeżdżać. I po prostu musimy teraz szpulować, żeby nie było żadnej straty czasu. Mamy Niemcy. Jesteśmy w Niemczech oczywiście. Zobaczcie, jaka pogoda przed nami. Za nami też czarne chmury w lusterku. Może się zobaczyć. No i co?
Niestety jedziemy w kierunku Polski, gdzie leży śnieg. Tutaj Adrian przesłał mi zdjęcie, że no tam sypie, po prostu sypie. Godzina 27, mam do pauzy, czyli 3 godziny wyjechane. No i co? Za 43 km mam jakąś pompę. Tam się zatrzymam. Prysznic, golenie, toaleta, kawa i jedziemy dalej. Spójrzcie. Tutaj to przęsło, ten wiadukt taki, jeszcze do niedawna był cały tutaj, a już jest nad autostradą. Już go jakoś przenieśli. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale ta całość konstrukcji była na boku. W sensie, że poza autostradą. I jakoś to tak robią, że zobaczcie, w całości to czy przepychają, czy unoszą, przyciągają, nie wiem, ale przedsięwzięcie niesamowite. Trzymaj się prawej strony. No i co, teraz na dziewiątkę będziemy zjeżdżać w kierunku Drezna. O, a tam widać jeszcze takie filary i na te filary to wszystko będzie przyciągane. Niesamowite. Zobaczcie, co mi się pokazało teraz na telefonie. Coś takiego mi wyskoczyło. Widzicie? Nie wiem, co to jest. No dobra, i co? Druga pauza. Zaraz tutaj kolega mi podesłał, o co tutaj kaman, jeżeli chodzi o to ostrzeżenie. Achtung, achtung, alarm o zagrożeniu. I zaraz zobaczymy, bo powiem wam, że to można się było wystraszyć tego, jak to nagle telefon zaczął wyświetlać jakiś komunikat w języku niemieckim, tylko czołówka była po polsku. I nic więcej. To jest takie trochę nie w porządku, dlatego że kierowca nagle się jest zdezorientowany, to jest raz, a dwa, stara się wczytać, o co chodzi. Mimo tego, że to jest język niemiecki, to wyszukać jakiejś informacji gdzieś, żeby mu to coś się nakreśliło, co się dzieje w ogóle, prawda? No zaraz zobaczymy, postaram się to jakoś przetłumaczyć translatorem i zobaczymy, o co tutaj kaman z tym ostrzeżeniem i zaraz wam powiem. No i dobra, ruszyliśmy z Pegnitz. Wyjaśniło się, o co tutaj chodzi z tym alarmem. Niemcy testują taki system, jak u nas jest to RCB, czyli jak są wichury i tak dalej, to powiadomianie wszystkich w okolicy, żeby włączyli radia, telewizję, że coś się dzieje. Taki system oni właśnie mają. U nas wychodzi po prostu SMS, a u nich wyskakuje takie przekleństwo, co miga i umarłego postawi na nogi. Dobra, i teraz co? Mam 3 godziny do Dresden Tor, a jazdy 3.04. No i jak jazdy 3.04, czyli mamy 4 minuty zapasu. Jak nie będzie korka, to zajedziemy na Dresden Tor. Widzicie, że zniknął już ten znak zapytania. Bo minęło 28 dni od, można powiedzieć, tego przegięcia, że nie zrobiłem wpisu manualnego. I tacho nie wiedziało, co ja robiłem, jak nie jeździłem. Jesteśmy na Hofie. Zobaczcie, jaka pogoda. I tak jest cały czas, jak jechaliśmy do Niemiec. Pada raz mniej, raz bardziej, ale jest przechlapane. O właśnie, przechlapane na taką pogodę, to jest dobre określenie. Także co? Jutro 540 km, chyba 550 by mi zostało na przejechanie. Jak dzisiaj stanę na Dreźnie, zostanie mi chyba 5 minut jazdy, także jutro Drezno. Dzisiaj Drezno, a jutro Kraków. Zobaczcie przed nami, jakie są czarne chmury i po lewej stronie tak samo. To nic dobrego nie zwiastuje. To wygląda jak dosłownie jak zbliżająca się burza piaskowa, tylko że zamiast piasku będzie woda. Niskie chmury i za nimi czarno. No i to samo jest przed nami. Jeszcze 77 km i się zatrzymujemy.
będziemy mieli zapasu jakieś 8-9 minut z 9 godzin. I ani minuty więcej. Dobrze, że jest właśnie taka godzina. 15:07 będzie, jak zajedziemy na Dresden Tor i znajdziemy miejsce. A gdybym dzisiaj sobie pospał, na przykład, nie wiem, do 6, do 7, to ta sama jazda przełożyłaby się w taki sposób, że też bym był, przypuśćmy, w takim samym czasie, może nawet z takim samym zapasem, ale mogłoby się okazać, że już nie byłoby miejsca na Dresden Tor i te 7 minut by była lipa na szukanie nowego, dlatego wstaję wcześniej, żeby tutaj dać sobie luz w Niemczech, jeżeli chodzi o znalezienie miejsca na parkingu. No i wiadomo, czym wcześniej się wstanie, tym więcej się jedzie przez Niemcy, gdy jeszcze nie ma korków. Ale kurde, jestem ciekawy, co tam się będzie działo za tą górą.